Chcę zapytać również o kwestię obsługi prawnej odnośnie sprawy firmy ENSO. Czy w umowie z kancelarią prawną obsługującą miasto nie ma zapisów odnośnie odwołań do sądu? Bo z tego, co dostałam informację, a pytałam o tym zapytaniu, firma, kancelaria prawna pana Mariusza Limoniuka za odwołanie w pierwszej instancji pobrała wynagrodzenie w kwocie 8856 zł brutto na podstawie faktury z dnia 7 października 2015. Trochę jest to dziwne, że w ramach umowy na obsługę prawną nie ma sytuacji odwołań do sądu i że ta kwota została w tej kancelarii wypłacona. Poproszę o ustosunkowanie się do tej kwestii. Panie burmistrzu, ja chciałbym zapytać, czy sprawa ENSOL-u, podobnie jak koleżanka Bożena Lecek pytała o obsługę prawną. Ja chciałbym zapytać, ponieważ przeanalizowałem ten tekst, który pan burmistrz opublikował na stronie Urzędu Miasta 24 kwietnia. Przygotowałem też całej rozmowy, spotkania z wójtami dotyczącej próby współodpowiedzialności finansowej i współfinansowania tego wyroku zasądzonego na rzecz ENSOL-u. I chciałbym zapytać tutaj, odnosząc się do bardzo merytorycznych kwestii, które zawarte są w tym tekście, a mianowicie o ten depozyt sądowy. Panie burmistrzu, czy to jest prawda, że pomiędzy 4 sierpnia a 2 listopada, kiedy ta decyzja zapadła o tym depozycie, ten wniosek dwukrotnie wracał z błędami formalnymi? A jeśli tak, to kto za te błędy był odpowiedzialny i czy zostały wyciągnięte konsekwencje? I druga kwestia, to dlaczego nie zostały pieniądze na rzecz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wpłacone od razu z tym wnioskiem, albo w tym okresie pomiędzy złożeniem wniosku a uzyskaniem decyzji, bo wtedy to by nas zabezpieczyło przed płaceniem dwukrotnie, a pan burmistrz podjął decyzję, aby zapłacić syndykowi. Dlaczego te pieniądze nie zostały złożone w sądzie od razu z dniem 4 sierpnia, tak jak pan burmistrz podaje w tekście? No i chciałem dopytać na koniec, na jakim etapie są rozmowy z wójtami w sprawie uzyskania od nich pieniędzy na pokrycie współfinansowania. I czy została złożona kasacja do Sądu Najwyższego? Obsługa prawna firmy ENSOL. I tutaj pani radna pyta o to, o tą taryfę, tak? Zgodnie z którą jesteśmy zobowiązani uiszczać zapłatę za kolejne czynności, które wykonują prawnicy. Ja poproszę może pana mecenasa o to, aby wyjaśnił pewne kwestie związane z tym taryfikatorem, który jest opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem wyjaśnić, że tak, przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości dotyczące stawek minimalnych są skonstruowane, że one przewidują stawki za poszczególne instancje, tak? Bo nie wiadomo, czy sprawa będzie skończona w toku jednej instancji, czy będą inne instancje i w zależności od wartości przedmiotu sporu są określone stawki za pierwszą instancję, w przypadku gdyby sprawa trafiła do sądu, w następnej instancji sąd zasądza też i określa się stawki za drugą instancję. Ja mam jeszcze taką prośbę, panie mecenasie, aby pan może wyjaśnił pewną kwestię, na jakim poziomie zostały te stawki tutaj. Znaczy, zgodnie z taryfikatorem, który wynikał z rozporządzenia, tak? To dotyczyło prowadzenia sprawy w pierwszej instancji. Rozporządzenie przewiduje także wynagrodzenie minimalne w przypadku, gdy sprawa jest postępowania. Do mikrofonu. Tak. Może pani dopytać o mikrofonu. Nie mogę, panie przewodniczący. To znaczy, dziwi mnie fakt, że obsługę prawną i tak jest sformułowana chyba umowa, że za odwołanie odnośnie pierwszej instancji w firmie ENSO kancelaria obsługująca pod względem prawnym
miasto wzięła wynagrodzenie właśnie w wysokości ponad 8 tysięcy. Dlaczego to nie zostało uwzględnione, panie burmistrzu, w umowie przez 4 lata kadencji? Na pewno zdarzają się sytuacje, gdzie odwołania do sądu są i to jest normalne, prawda, w funkcjonowaniu samorządu i raptem pojawia się ta kwota nie wiadomo skąd. Kiedy w przypadku na przykład drugiej instancji, to jest zgodnie z tym zapytaniem, które ja złożyłam, w przypadku odwołania w firmy ESOL była tak sformułowana i to z tym się zgadzam, że w przypadku wygranej dopiero jest 3% od wartości przedmiotu zaskarżenia. Raptem kancelaria prawna, która nas obsługuje, życzy sobie od miasta dodatkowe koszty. Dla mnie jest to bardzo dziwne. Tutaj myślę, że nie ma to nic wspólnego z obsługą bieżącą urzędu. Te wszystkie kwestie dotyczące spraw, które prowadziliśmy z firmą, na przykład ENSOL, są zupełnie oddzielnymi zagadnieniami. Zupełnie innym to tokiem jest rozstrzygane i według innych procedur. I jeśli się mylę, to pan mecenas niech mnie poprawi. Jesteśmy w stanie dowieść tego w sposób absolutnie precyzyjny i dopowiem jeszcze tylko tyle, że nie ma takich zwyczajów, aby firma obsługująca bieżące funkcjonowanie urzędu, jakiegokolwiek urzędu, również zajmowała się sprawami wybitnie specjalistycznymi, takimi jak choćby w przypadku firmy ENSO. To dlaczego, panie burmistrzu, dało się tak sformułować w przypadku odwołania drugiej instancji, że w przypadku wygranej dopiero płacimy? Już odpowiem, pani radna, bo to chodzi o zupełnie inny wymiar finansowy. 3% od 1 miliona złotych to jest znacznie wyższa kwota jak ta, która wynika z umowy, jaką zawarliśmy z firmą obsługującą nas w tym zagadnieniu i to są wielokrotnie niższe kwoty. Po prostu. To dlaczego w pierwszej instancji nie zostało właśnie tak sformułowane, że owszem, miasto zapłaci w przypadku skutecznego, w przypadku sukcesu, prawda? Proszę państwa, to jest absolutnie standardowa umowa, którą podpisujemy z każdą firmą. Czy to byłaby firma, która nas obsługuje na co dzień, jak i każda jedna inna wynajęta firma dla prowadzenia tej sprawy. Dla państwa są to pewnie dziwne sprawy, natomiast proszę w takim razie to skonsultować, choćby nawet ze starostwem powiatowym i tam państwo zapewne uzyskacie wyczerpującą i dla państwa wiarygodną informację. Pan radny Jakub Jakubowski pyta o firmę ENSOL i o błędy formalne, które pojawiły się na etapie składania wniosku o ustanowienie depozytu sądowego. Otóż faktycznie zostaliśmy wezwani do uzupełnienia pewnych formalnych braków, które zostały uzupełnione w ciągu kilku dni. I takie działanie nie miało absolutnie żadnego wpływu na termin wydania postanowienia o ustanowieniu depozytu sądowego. Natomiast składanie do depozytu sądowego kwoty łącznie z wnioskiem mija się absolutnie z sensem w ogóle, z celem, jaki chcemy osiągnąć. Jest to absolutnie sprzeczne. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że musi być wydane postanowienie sądu, to jeszcze to postanowienie musi być uprawomocnione. I dopiero od momentu uprawomocnienia takiego postanowienia sądu można uznać, że depozyt sądowy
został złożony w sposób skuteczny. Czy mylę się, panie mecenasie? Jeśli chodzi, bo takie były wytyczne Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów, które mówiły, że skutecznie można rozliczyć, uznać te środki za kwalifikowane, jeżeli zostały złożone skutecznie depozyt sądowy. Żeby udokumentować ten skutecznie złożony depozyt sądowy i takie było stanowisko i zarówno w tej gminie, jak i w innych gminach, co menadżer projektu potwierdzał, wymagane było dokument, który było prawomocne postanowienie sądowe o złożeniu depozytu i wtedy te środki mogły być uznane jako kwalifikowane. Nie wystarczyło nawet samo postanowienie pierwszej instancji o złożeniu, ale musiało być prawomocne. W niektórych gminach trwało to kilka miesięcy. Takie stanowisko było właśnie przez Ministerstwo Finansów i przez Urząd Marszałkowski. Przypomnę jeszcze podstawowe dane, tak aby utrwalić pewne fakty. Otóż ostatecznym terminem rozliczenia dotacji z Urzędem Marszałkowskim to był 30 września. Przesuwany zresztą ten termin. I postanowienie o ustanowieniu depozytu sądowego zostało wydane 3 listopada. Tak jak pan mecenas powiedział, nieprawomocny. Więc to jest termin tak daleki od tego, który był wymagany do złożenia depozytu, że i w związku z tym rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim, że nie było szans na to, aby uzyskać skutecznie takie postanowienie wcześniej. Jakie są rozmowy z wójtami? Otóż rzeczywiście odbyło się takie spotkanie ze wszystkimi wójtami powiatu radzyńskiego, którzy są związani nadal umową partnerską. I na tym spotkaniu dyskusja była wielowątkowa i wielokierunkowa. Niektórzy spośród wójtów stali na stanowisku, iż powinniśmy czekać do rozstrzygnięcia, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy, czyli rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej. Byli również, ku mojemu takiemu miłemu zaskoczeniu, wójtowie, tu dotyczy to wójta gminy Komarówka i wójta gminy Borki, którzy poczuwają się do tego, aby w sposób absolutnie solidarny ponieść ten ciężar, który wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Zobowiązałem się, że do końca kwietnia przedstawię wszystkim wójtom powiatu radzyńskiego rozliczenia, według którego winniśmy wnieść udziały do tej płatności, którą po raz drugi byliśmy zobowiązani wnieść z tytułu dostawy materiałów. Taki wniosek jest już przygotowany. Mogę tylko tak ogólnie państwu powiedzieć, że te kwoty zobowiązania są od 50 tysięcy do 220 tysięcy. Ponieważ nie brakujemy w przypadku już samych dostaw materiałów wszystkich równo. Tu zależy od tego, ile urządzeń zostało dostarczonych do kolejnych gmin. I to proporcjonalnie będziemy rozliczali. I z taką propozycją wystąpię do gmin na początku maja. Natomiast jeśli chodzi o postępowanie sądowe, o obsługę prawną, o tutaj proponuję gminom solidarny udział w tych postępowaniach i w opłacaniu rachunków za wszystkie czynności prawne, które były wykonane przez firmy prawnicze. Tutaj nie widzę powodów, abyśmy mieli to dzielić proporcjonalnie. Umowa partnerska zobowiązuje nas wszystkich do tego, aby solidarnie takie koszty ponosić. Ja może coś ciekawego jeszcze państwu powiem, to co było przedmiotem rozważań nas, zgromadzonych tam przedstawicieli samorządu. Otóż jeszcze przez 2 lata jest tak zwany okres trwałości projektu. Jeszcze dłużej. Proszę? Jeszcze dłużej. 5 lat od 16 roku. No to 5 lat od 16 do 21 roku. Czyli jeszcze w zasadzie przez 3 lata.
I proszę sobie hipotetycznie, zaznaczam, hipotetycznie, proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację. I to powiedziałem wójtu. Miasto raz nie rezygnuje z liderowania temu projektowi. Rezygnuje. Mamy dość tego. Nie chcemy ponosić sami odpowiedzialności. Co się wtedy stanie? No cóż, zdania były podzielone. W tym momencie niektórzy spośród Państwa, wójtów, mówią, ale że to niemożliwe. To niemożliwe, musicie kontynuować to. Ale ja nie chcę. Na przykład, ja nie chcę. I co wtedy? I wtedy trzeba byłoby zwrócić dotację z odsetkami. Wszyscy. Jak powiedziałem, jest to hipotetyczne, wyłącznie. To tylko człowiek nieodpowiedzialny postanowiłby w ten sposób. Ale celowo tego przykładu użyłem, żeby zadziałać na wyobraźnię. Ponieważ są wątpliwości, czy umowa partnerska nas zobowiązuje do działań, czy też to tak fakultatywnie należy traktować. Więc jeśli obowiązek dla miasta Radzyń to tak, a udział w odpowiedzialności wspólnej to nie, nie, tak nie może być. Jeśli jesteśmy solidarni, to umowa partnerska obowiązuje nas i tak samo mamy prawa, jak i obowiązki. Wszyscy. Tak to zostało wyartykułowane w sposób pozbawiony wątpliwości. I cieszę się, że niektórzy spośród wójtów opierają to. Opierają. Inni mają wątpliwości. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, kiedy przedstawimy i kiedy przedstawimy nasze wyliczenia, bardzo logiczne i bardzo spójne. Czy została złożona skarga kasacyjna? Tak, została złożona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w tej sprawie i oczywiście zostali o tym poinformowani Państwo wójtowie, oczywiście z sugestią taką, że uczestniczą też w kosztach związanych ze złożeniem takiej skargi kasacyjnej. Ja może jeszcze jedną rzecz powiem, bo to za rzadko o tym mówimy. Gdybyśmy wtedy nie przyjęli tego ciężaru prowadzenia tego projektu, nie byłoby w powiecie radzyńskim 1000 nowych instalacji solarnych, to jest raz. Nie wykorzystalibyśmy dotacji rzędu 7 milionów złotych. I jeszcze jedno. To była sugestia ze strony urzędników Urzędu Marszałkowskiego. I zresztą słuszna. Jeśli zrezygnujecie teraz z tego projektu, to było w roku 2015. No to nie oczekujcie tego, że Urząd Marszałkowski pospieszy wam z pomocą w realizacji podobnych celów w przyszłości. Bo stajecie się niewiarygodni. Była to cenna uwaga. Cenna uwaga, którą wykorzystałem, bardzo poważnie przyjąłem sobie to pod rozwagę i wraz z moim zespołem, no i oczywiście ze wszystkimi wójtami, postanowiliśmy realizować ten projekt. A to, że jest taki akurat wyrok sądu apelacyjnego, że po raz drugi jesteśmy wezwani do zapłacenia za tą samą dostawę, nie mnie to komentować. O tym zdecyduje sąd. Panie Burmistrzu, w związku z tym ten SOLEN, jako że mam przed sobą słowa pani prezes z radzyńskiego sądu, które mówią coś zupełnie innego. Prosiłbym tylko o to na koniec, żeby pan, jeżeli pan posiada dokumenty mówiące o interpretacjach naszego lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów w wersji fizycznej, to prosiłbym, żeby mi to skopiować i udostępnić. To przecież te interpretacje rzeczywiście mówiły, że rozliczenie będzie tylko możliwe, jeżeli ten wniosek o depozyt będzie prawomocny. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Panie mecenasie, bardzo pana proszę o dostarczenie panu radnemu kopii tych właśnie